Hej kochani, dziś zapraszam Was na nowy film z makijażem i to będzie coś troszkę innego, bo to będzie taki trochę test na żywo. Jak widzicie, nie mam nic na twarzy, będziemy makijaż robić razem, a w zasadzie będziemy robić 3 makijaże. A to dlatego, że dostałam przesyłkę od Niwa i w tej przesyłce znajdują się 3 nowe pomadki, które zaraz sobie zobaczymy. Zostałam wybrana przez Niwa jako testerka i mogę Wam pokazać, jak wyglądają i Wy też możecie zostać testerkami Niwa. Wystarczy, że wejdziecie na stronę, link będziecie mieć w opisie i też możecie się zgłosić do testowania wybranej pomadki. Dziś pokażę Wam 3. Dobierzemy sobie do nich 3 makijaże, a w zasadzie zaczniemy robić makijaż i będziemy go troszeczkę zmieniać, tak żeby zupełnie zmieniać look i zobaczymy, jak się sprawdzają. To jest takie małe wyzwanie od Niwa i jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak te pomadki się sprawdzą. Wyglądają tak i mamy 3 wersje kolorystyczne. Mamy wersję nude, która chyba najbardziej mnie interesuje i już tutaj myślę o tym, żeby zrobić takie jakieś małe smoki. Mamy wersję rose, czyli podejrzewam bardziej różową i mamy wersję red, czyli czerwoną. I na opakowaniu napisane jest Niva Care and Color. Ma 2 warstwy, wewnętrzną pielęgnującą z prowitaminą B5 i zewnętrzną koloryzującą. I to połączenie zapewnia ustom intensywną pielęgnację i delikatne muśnięcie koloru. Zacznę od koloru nude, bo ten mnie najbardziej interesuje. I rzeczywiście pomadka ma warstwę koloru dookoła i w środku tą warstwę pielęgnującą. Delikatnie pachnie. Na ustach na pewno będzie widać różnicę. One bardzo delikatnie pachną. Dobra, zaczynamy w takim razie od podkładu. Najpierw nałożę sobie na buzię podkład i korektor. I słuchajcie, stwierdziłam, że zaczniemy sobie od makijażu delikatnego, takiego dziennego, który możecie wykonać sobie na przykład do szkoły czy do pracy. I to będzie makijaż z użyciem koloru Rose. I wybrałam ten kolor, bo właśnie chcę to zrobić w makijażu dziennym. Chcę, żeby te usta miały delikatny kolor. Nie chcę tutaj wybierać koloru nude, bo nude sobie rezerwuję do makijażu smoky. Tutaj też będzie delikatny makijaż oka. Nie chcę, żeby to oko było takie, wiecie, bardzo mocne do tego dziennego looku. Nie chcę, żeby podkład był ciężki, natomiast chcę sobie zamaskować wszelkie niedoskonałości i wyrównać tą skórę. Także tutaj sobie dokładam troszeczkę w okolice żuchwy. Tu mam trochę więcej wyprysków. Jeszcze trochę kamuflażu, standardowo. Na to, co nie zostało przykryte podkładem. Lepiej sobie dołożyć troszeczkę kamuflażu niż kolejną warstwę podkładu. Teraz na całą twarz puder. Tutaj najbardziej w strefę T. Trochę bronzera, ale nie jakoś bardzo dużo, bo tak jak mówię, makijaż ma być dzienny, więc tylko zaznaczam sobie tutaj kości policzkowe. Troszkę na czoło i tutaj pod żuchwą. I to jest wszystko. I teraz użyję różu, bo chcę podkreślić róż tej pomadki. I tak jak mówiłam, chcę, żeby cera miała świeży wygląd, więc wybieram sobie taki chłodny róż i nakładam tu na policzki. Oczywiście muszę podkreślić brwi, bo bez brwi nie ma żadnego makijażu, moim zdaniem. Brwi muszą być podkreślone, nawet jeżeli oko nie jest mocne, no to brew musi być, żeby ta twarz nabrała takiego wyrazu, żeby była wyraźniejsza. Naprawdę nam się robi takie małe get ready teraz. Ale jak już nałożę makijaż twarzy, to później będzie łatwiej, bo będę dokładać tylko elementy, żeby tworzyć nowy makijaż. Ok, brwi są zaznaczone, to teraz delikatnie podkreślę oczy. Nie będzie to jakiś taki strasznie mocny makijaż, natomiast nałożę sobie na nie bazę. Tutaj mam akurat kolor Soft Ochre. Może być też jakiś jasny cień. I teraz biorę czarną kredkę, taką ostro zakończoną i maluję sobie linię rzęs, ale wiecie co, nie tu na wierzchu, nie robię takiej wyraźnej krechy, tylko tutaj pod spodem robię tak zwany tight lining, to jest pogrubianie linii rzęs i dosłownie maluję sobie tutaj między rzęsami. Widzicie, już oko wydaje się wyraźniejsze. I teraz będzie jedna warstwa maskary, nie chcę mocnego efektu, jak mówiłam, ma być cienny, taki właśnie odpowiedni do szkoły czy do pracy. Jak widzicie, oko już zupełnie inaczej wygląda, mimo że nie mam tutaj dużo makijażu, to coś tam jest i oko jest jednak zaznaczone. I teraz ukoronowaniem będzie oczywiście pomadka w odcieniu Rose, ale fajnie nawilża usta. To jest taki jasny, różowy odcień, a dodatkowo czuję, że te usta są wypielęgnowane. Ma taki delikatny, fajny smak. Darek właśnie spojrzał i powiedział, no ładnie, że ładnie to wygląda. I to jest efekt taki najbardziej dzienny, szkolny, gdzie nie widać, że macie ciężki makijaż. Ten makijaż nie przykuwa jakoś wzroku, natomiast jest. Wy wiecie, że jest, czujecie się lepiej, cera jest wyrównana, usta nawilżone i mają delikatny kolor, oko bardzo delikatne. Także to jest pierwsza wersja. I teraz przejdziemy do drugiej wersji, do wersji z pomadką czerwoną. Troszkę bardziej pin-upowo. W drugiej wersji makijażu będę zaznaczać powiekę, więc wykonam sobie teraz delikatny makijaż oka i przedłużę trochę kreskę.
oraz zmienimy kolor ust. Ja już starłam sobie tę pomadkę. Przechodzimy do oczu, trochę bardziej je rozświetlę. Tu nakładam taki nudziakowy cień, troszkę ciemniejszy niż moja powieka. A tu na wewnętrzny kącik rozświetlam, nakładam więcej jasnego. I troszkę też podłuk brwiowy, tutaj podniesie nam się fajnie brew. I teraz przechodzimy do kreski. Zawsze mi się ciężko przed kamerą robi kreski, ale mam nadzieję, że się uda. I mały trik, patrzymy w dół, żeby rzęsy nam nie wchodziły i nie przeszkadzały. Wzdłuż górnej linii rzęs, cienka kreska i na końcu robię jaskółkę. I teraz trzymamy kciuki, żeby na drugim oku wyszło tak samo. Z tym jest zawsze problem. Wyszło prawie tak samo. Teraz muszę oczywiście wyrównać jedno do drugiego. Dobrze, jaskółka mi się podoba. Teraz dołożę troszkę bronzera. Róż zostaje oczywiście. Rumieńce muszą zostać, ale troszeczkę więcej bronzera. Jeszcze bardziej podkreślam kości policzkowe. Chcę, żeby ten makijaż był już bardziej konkretny. I użyję odrobinę rozświetlacza w takim szampańskim odcieniu. Tu na szczyt kości policzkowych, ale troszeczkę, tylko nie szaleję dziś z rozświetlaczem. I teraz ukoronowaniem tego bardziej pin-upowego makijażu będzie pomadka w odcieniu Red. To będzie świetnie pasować do kresek. Widzicie, na dłoni nie było tak widać, ale na ustach kolor jest już wyraźny. I mamy takie naprawdę piękne, nawilżone usta. Wygląda to bardzo soczyście i naprawdę ładnie wygląda z tymi kreskami. No i pierwszy raz podczas testów mam nawilżone usta i wypielęgnowane. Także bardzo przyjemny test. Teraz będę przerabiać ten makijaż i zrobię coś a la smoky, żeby dopasować do pomadki w odcieniu nude. Także możemy bardziej zaszaleć z ciemnymi kolorami na oczach i do tego przyda się pędzelek do rozcierania. Ja będę teraz przyciemniać zewnętrzny kącik takim brązowo-złotym cieniem. Mam tu akurat w kolorze Dark Horse. Oczywiście będę to zaraz rozcierać, więc nie przejmujcie się, że jest tak mocny. Pędzelek do rozcierania i troszeczkę jaśniejszy matowy cień. Back i rozcieram ku górze. I do przodu, tu w załamaniu. I powoli widać takie ładne czekoladowe smoki. Teraz jeszcze przyciemnię sobie linię rzęs. Nie chcę, żeby ta kreska była taka wyrysowana, tak jak w przypadku makijażu pin-up. Chcę, żeby była bardziej rozmyta, więc użyję ciemniejszego cienia. Wezmę mniejszy pędzelek, czarny cień, pomieszam trochę z brązem. I rozmyję tę kreskę ku górze i stworzy nam się taki ładny, przydymiony efekt. I tak samo troszeczkę na dole, wzdłuż linii rzęs. I wracam do pędzelka do rozcierania, do matowego cienia i jeszcze raz blenduję tutaj wokół ciemnego. Przy makijażu typu smoky możecie użyć czarnej kredki i nałożyć ją na wewnętrzną linię oka, na linię wodną, żeby ten makijaż był jeszcze bardziej wyrazisty. Oczywiście ten trik troszeczkę zmniejsza oczy. Zaznaczam linię tylko tutaj na zewnątrz, tutaj do środka nie, ponieważ to rzeczywiście nam bardzo, bardzo zmniejszy oko. Teraz dokładam sobie kolejną warstwę tuszu na górę i na dół. Można oczywiście przykleić sztuczne rzęsy, jeżeli ktoś lubi. Ja dziś postawię właśnie na tusz. I ponieważ oko jest bardzo wyraźne, bardzo przyciąga uwagę, to postawię na jasną pomadkę i tutaj czekałam na ten moment, żeby użyć koloru nude i podkreślić właśnie smoky eyes. I to jest naprawdę piękny, delikatny kolor, który idealnie pasuje do ciemniejszych oczu, ale będzie też dobry na co dzień, nawet do takiego dziennego makijażu, jak pokazywałam Wam na początku, też będzie ładnie wyglądał, natomiast u mnie ładnie się sprawdza właśnie do ciemnych oczu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten test nowości od Nivea z serii Lip Care, Care and Color i że będziecie chciały, tak jak ja, testować, zostać testerką i wybrać swój ulubiony odcień. Napiszcie mi na dole, który Wam się podobał najbardziej, który efekt, który makijaż Wam się spodobał najbardziej i który kolor koniecznie chcecie wypróbować. Jeżeli chcecie zostać testerkami, tak jak ja, odsyłam Was na stronę i zgłaszajcie się i wypróbujcie jedną z 300 pomadek. Mam też fajną niespodziankę, na dole znajdziecie link do wywiadu ze mną i do takich ciekawostek, o których na pewno jeszcze nie słyszeliście, także koniecznie kliknijcie w link na dole. Jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie. Pomadka jest świetna, nawilża, chroni, pielęgnuje, no i dodatkowo ma bardzo ładny kolor, także będę na pewno używać jej codziennie. To tyle, kochani, zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli lubicie takie filmy i widzimy się już w kolejnych testach. Pa, pa!